masło czy margaryna. Czyli odwieczna wojna pomiędzy masłem i margaryną. Co jest zdrowsze, co smaczniejsze, co lepiej wpływa na nasze zdrowie, co lepiej stosować, w jaki sposób. Zaraz odpowiemy na pytanie, co wybrać, masło czy margarynę. Po pierwsze, masło pochodzi z mleka krowiego, właściwie ze śmietany z mleka krowiego. Zawiera wiele witamin A, D, E, K, kwas foliowy, kwas omega-3, wiele innych, ale również zawiera tłuszcze nasycone i cholesterol. Natomiast margaryna pochodzi z olejów roślinnych. Oczywiście plus dodatek wody, mleka i niestety dodatki smakowe oraz dodatki przedłużające trwałość do spożycia. Bardzo często jest też wzbogacana różnymi kompleksami witamin. Zależy od producenta, zależy od wytwórcy. Niestety w procesie produkcji, w wyniku tego, z jakich tłuszczów pochodzi, może dojść do tego, że w margarynach znajdują się dosyć duże ilości szkodliwych tłuszczów trans. Oczywiście teraz, jeśli ten proces produkcji jest w odpowiedni sposób przeprowadzony i te składniki, z jakich ta margaryna została stworzona, tych tłuszczów trans jest mniej, ale jednak to zjawisko nadal występuje. Więc masło, tłuszcze zwierzęce, podnosi cholesterol, no też ma w sobie ten cholesterol, ale wbrew temu pozytywnie wpływa na pracę naszego serca. Pomaga w redukcji tkanki tłuszczowej, ma pewne działania antynowotworowe, jest tolerowane nawet przy chorobach układu pokarmowego. Najlepiej dla małych dzieci, tak do trzeciego roku, oraz dla seniorów. Nie dla osób, którzy mają podniesiony cholesterol, czy też mają problemy z układem, raczej z miażdżycą. To się właśnie tak troszkę kłóci, że ma cholesterol, że są te tłuszcze nasycone, ale jednak troszkę pozytywnie wpływa na nasz układ krążenia. Natomiast margaryna. Wszystko zależy od tego, z czego została wyprodukowana i w jaki sposób. Jeśli słabe składniki oraz ten proces produkcji nie taki jak trzeba, naprawdę dużo kwasów tłuszczowych trans. Jeśli składniki dobre i proces odpowiedni, to jednak tych tłuszczów trans o wiele mniej. A jeśli są te tłuszcze trans, to źle wpływa na serce. Chociaż margaryna nie ma cholesterolu w swoim składzie, nie ma tych kwasów tłuszczowych nasyconych, to jednak jej działanie na nasze serce, na nasz układ krążenia, na poziom cholesterolu jest negatywne. Najlepiej stosować margarynę u osób dorosłych, u osób zagrożonych tym, że ten cholesterol w ich przypadku może być podniesiony, czy też zagrożenie miażdżycą. Ale można się tak rozdrabniać, rozkładać te składniki, wszystko na czynniki pierwsze, ale masło, jeśli oczywiście masło jest droższe, masło ma krótszy termin przydatności, margaryna jest tańsza, margaryna ma dłuższy termin przydatności, ale jeśli masło czy też margaryna będą z odpowiednich składników, będą świeże, będą w odpowiedni sposób przygotowane, wyprodukowane, przechowywane i stosowane oczywiście w jakichś tam przerażających ilościach, to jest dodatek, o tym pamiętajmy, to masło czy margaryna, wybór pomiędzy tymi dwoma powinien być bardziej wyznacznikiem dla tego wyboru, bardziej powinno być walory smakowe, wiek, na przykład lepiej masło u malutkich dzieci i to, czy nam to po prostu smakuje, czy nas stać na to droższe masło, czy wolimy chociaż dobra margaryna z dobrej jakości, dobrego producenta, kosztuje właściwie prawie tyle samo, co masło. Więc pamiętajmy, ten wybór ciężko po prostu określić, co jest lepsze. Musimy to zrobić w ten sposób, że wybieramy jakość, skład, producenta, świeżość oraz metodę przechowywania i metodę stosowania. Masło najlepiej w ogóle na nim nie smażyć, do tego jest masło klarowane. Masło stosujemy do smarowania, więc wybieramy nie to, co one mają, tylko wybieramy jakość, skład i metodę przyrządzania. I wtedy możemy wybrać masło, margarynę,
czy coś pomiędzy tym są też takie mieszanki niejako tych dwóch składników i żaden z wyborów nie będzie zły. Dziękuję za uwagę, zapraszam do skomentowania, ocenienia, napisania, jeśli się coś wie więcej, jeśli chcecie o coś zapytać, naciśnijcie dzwoneczek, zasubskrybujcie, zobaczcie inne filmy, zobaczcie linki w opisie, są tam odnośniki do moich pozostałych filmów, do moich pozostałych kanałów, czy też portali społecznościowych, gdzie bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.